Szanowni Państwo, nazywam się Łukasz Galusek i witam Państwa na drugiej sesji konferencji Kraków i Świat, sesji zatytułowanej Kraków z oddali. W czasach Voltaire'a znane było w Paryżu takie miejsce, gdzie spotykał się paryski światek i półświatek i skąd rozchodziły się plotki i wiadomości. Był to rozłożysty kasztanowiec rosnący w ogrodach Palais Royal, który użyczał swojego cienia wszelkim wieściom i nowinom z Europy. Nazywano go drzewo Kraków, l'arbre de Kraków. Trudno powiedzieć, czy skojarzenia z Polską miały dla tej nazwy jakiekolwiek znaczenie, czy chodziło tylko o podobieństwo słów Krakowi do czasownika kraker, krakać, skrzeczeć. Ci, którzy się tam zbierali, tak zwani krakowiści, rozpowiadali potem w całym Paryżu wszelkie wiadomości ze świata, nierzadko wyolbrzymione wyobraźnią informatorów, ich własną fantazją, ale z czasem drzewo Kraków stało się synonimem wolnej wymiany myśli. W 1871 roku kasztanowiec wycięto razem z całą aleją, ale 210 lat później powstało Międzynarodowe Centrum Kultury, które obrało dla siebie podobną misję, miejsca, dokąd przybywają ludzie z bliższa i dalsza, żeby się dzielić wiadomościami, swoją wiedzą, doświadczeniem, ideami. I dlatego dzisiaj tutaj siedzimy, nie pod drzewem Kraków, ale w sali pod Kruki, gdzie będziemy mogli sobie pokrakać do woli. Bardzo się cieszę z udziału naszych gości w tym panelu, którzy przybyli z trzech kontynentów i z miejsca, gdzie wschodzi słońce i stamtąd, jakby to Miłosz powiedział, kiedy słońce zapada. Więc pozwolą Państwo, że przedstawię ich właśnie w takim słonecznym porządku, zaczynając od pana profesora Tokimasy Sekiguchiego, który przybył z Japonii. Pan profesor jest jednym z najwybitniejszych polonistów i najważniejszym tłumaczem literatury polskiej na język japoński. Pierwsza polonistyka w Japonii powstała w 1991 roku, tak jak MCK, na Tokyo University of Foreign Studies. I pan profesor już rok później rozpoczął na niej swoją pracę i pracował do 2013 roku, kierował Katedrą Kultury Polskiej. Dzisiaj pan profesor jest profesorem emerytowanym, ale cały czas pracuje. Dorobek pana profesora jest imponujący. Obok prac naukowych są to właśnie wspaniałe tłumaczenia, najważniejsze dzieła literatury polskiej. Można powiedzieć, że plejada polskich autorów do czytania pionowo, od Kochanowskiego, przez Mickiewicza, przez korespondencję Chopina, Iwaszkiewicz, Witkiewicz, Gombrowicz, Lem i właśnie pan profesor zaczyna pracę nad przykładem lalki Bolesława Prusa. Ale dodam jeszcze, że pan profesor pisze nie tylko po japońsku, ale również po polsku i dlatego nie możemy już się doczekać najnowszego tomu esejów pana profesora, zatytułowanego Eseje nie całkiem polskie, które lada moment ukaże się w krakowskim wydawnictwie Universitas. Pani profesor Yara Baron przyjechała z Izraela. W swojej działalności łączy sztukę i naukę. Zafascynowana Piną Bausz studiowała taniec, ale ostatecznie ukończyła historię i historię sztuki na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Wykładała historię kulturową i historię społeczną na wielu uczelniach izraelskich. A to, co najbardziej ją interesuje, to biografie kobiet, ich kulturowa, społeczna, historyczna rola. Jest autorką książek o XVII-wiecznej Francji, między innymi o Leonorze Galigai, takiej żydowskiej wiedźmie na dworze francuskim doby regencji Marii Medycyjskiej. Ale
Praca naukowa to tylko część działalności pani profesor, druga część to sprawy kształcenia, edukacji uniwersyteckiej. Pani profesor Yara Baron jest rektorką Oranim Academic College of Education w północnym Izraelu, w połowie drogi między Haifą a Nazaretem. Jest członkinią Izraelskiej Akademii Nauk, przez wiele lat przewodniczyła komitetowi doradczemu przy izraelskim ministrze edukacji. Krzysztof Czyżewski jest praktykiem idei, animatorem kultury głębokiej, eseistą. Od 25 lat współtworzy ośrodek Pogranicze, który ma swoją siedzibę w Sejnach, tuż przy granicy polsko-litewskiej, a także w Krasnogródzie, w dworze należącym niegdyś do rodziny Czesława Miłosza. Pogranicze, które jest rówieśnikiem Międzynarodowego Centrum Kultury, to jedno z najważniejszych laboratoriów kulturowych, nie tylko w Polsce, ale myślę, że w ogóle na świecie. Laboratoriów, gdzie pracuje się w konkretnej pogranicznej społeczności, obciążonej balastem XX wieku, trudną pamięcią, zerwaną wspólnotą. I właśnie za tę pracę Krzysztof w 2014 roku został wspólnie z Pierrem Norą nagrodzony Nagrodą Dana Dawida właśnie w dziedzinie pracy nad pamięcią. Chyba najważniejszą nagrodą na świecie w dziedzinie humanistyki. Krzysztof przyjechał do nas z Bolonii, z najstarszego uniwersytetu, gdzie wykłada właśnie kunszt budowy mostów, nie w wymiarze technicznym, inżynierskim, ale właśnie w materii tkanki międzyludzkiej. Peter Olivier Lew przybył z Niemiec. Studiował historię, slawistykę i ekonomię. Jest historykiem Europy Wschodniej, Europy Środkowej. Wykłada w Moguncji, w Dreźnie, ale od 2002 roku jest również wicedyrektorem do spraw naukowych w Deutsches Polen Institut w Darmstadt. To jest jedna z najważniejszych instytucji, najbardziej zasłużonych dla dialogu polsko-niemieckiego. Spośród wielu publikacji Petera, nie można nie wspomnieć o biografii Gdańska, napisanej z europejskiej perspektywy, biografii miasta, wielu kultur i wielu imion. Jak dotąd tylko trzy polskie miasta doczekały się takiej swojej biografii w szerokiej europejskiej perspektywie, to jest Wrocław, Gdańsk i Kraków. I last but not least, z dalekiego zachodu profesor Nathaniel Wood, który również jest historykiem i wykłada na University of Kansas na różnych wydziałach, na wydziale historycznym, na wydziale slawistycznym, współtworzy także Centrum Studiów Rosyjskich, Wschodnioeuropejskich i Eurazjatyckich. Jego zainteresowania to kwestie modernizacji, tożsamości, miasta, technologii w Europie Środkowej od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. A w 2010 roku ukazała się jego książka Becoming Metropolitan, Urban Selfhood and the Making of Modern Krakow. Także dokładnie o tym mieście. Szanowni Państwo, a więc Kraków z oddali. Bliskość i oddalenie są, myślę, wartościami, pojęciami bardzo względnymi. I przypuszczam, że każdy z Państwa patrzy na Kraków z dwóch, a może i trzech perspektyw. Z perspektywy swojego kraju i kultury, w której jest na co dzień zanurzony. Dziękuję bardzo. Z perspektywy swoich badań, swojej twórczości, swoich zainteresowań, a także być może z osobistej perspektywy, wspomnień, lektur, spotkań. I chciałbym, żeby podzielili się Państwo z nami tym spojrzeniem. Myślę, że w zależności od perspektywy Kraków może być właśnie
albo bliski, albo daleki. Także może znów w słonecznym porządku chciałbym zacząć od pana profesora Tokimasy Sekiguchiego. Więc jakie są te relacje z tak daleka? Są podobne do tego, co już myśmy słyszeli. Byłem zaskoczony. Myślałem, że to jest po kolejności alfabetycznej. I co mam teraz powiedzieć? Chciałbym, panie profesorze, żeby pan opowiedział o swoim spojrzeniu na Kraków z dwóch, a może trzech perspektyw. Z perspektywy Japonii i kultury japońskiej, a może właśnie z kręgu kultury Ginko, miłożębu japońskiego, z perspektywy swoich zainteresowań i swoich doświadczeń osobistych. Ostatnio bardzo dobrze. Wybrałem język polski, dlatego że żywy, w angielskim czy w innych nawet językach o Krakowie nie myślałem. Ja nie pochodzę z Kansasu, ale wiem, jak to jest ponad czuć, 40 że ktoś lat się mieszka w po polsku. Nigdzie. I tutaj mam trochę. U nas jest takie określenie, naszkicowane, że te stany, w którym przygotowane ja na przykład w tej na chwili pytania mieszkam, już, które to są tylko flyover states. To stany, nad którą lecisz samolotem, ale nigdy nie odwiedzisz. Czy to już za wcześnie? Na przykład, czy Kraków nie ma taki problem, moim zdaniem. Kraków jest dość znane miasto. W moim kraju, czy coś. To jest tak? No cóż, coś nowego, to nie wiem. To mój punkt widzenia oczywiście Kraków jest kompletnie nieznany, jest zbyt ważny jako w Japonii. Z niczym ktoś, się nie który pochodzi z znany Kansasu, tylko że ja tylko jestem historykiem, który spróbuje Warszawa zrozumieć, jak krakowianie sami na to patrzyli. A może Gdańsk? Ale to tylko dla tych ja napisałem artykuł, jeszcze tytuł jest taki: Polska Mekka, Mały Wiedeń nad Wisłą i nowoczesne miasto. Już młodzież nie zna. Myty o Krakowie przed pierwszą wojną światową. Kto to jest Lech Wałęsa? A w tym artykule to omawiam te trzy mity Krakowa przed bardzo pierwszą szerokim, wojną prawie światową. Każdy Japończyk, jeżeli skończył powiedzmy średnią szkołę. I oczywiście to pierwszy myt, polskie Ateny, czy polska Mekka, czy polski Rzym, no to jest marne. To związuje się z historią. Warszawa i patrzy wstecz, Gdańsk, przeważnie. Oświęcim, nie tylko Auschwitz. Drugi myt to nieco oczywiście z teraźniejszością jest związany. To jest wtedy oczywiście to był Mały Wiedeń nad Wisłą. Jak Kraków był na następne pytanie pod wzorem właśnie, czy Wiednia jest odpowiednik w i Japonii pokazuje miasta w tym, że ludzie tylko w niektórych aspektach właśnie, i rolach można Kraków przyrównać do Kioto. Nie mówili zbyt dobrze po polsku. Nie wiem, jak to się wymawia po polsku. Powiedzmy Czesi czy Niemcy, którzy tutaj mieszkali, popracowali. Po japońsku Kioto. Żołnierzy. Zwłaszcza Kraków kontrastując go do Warszawy, momencie, to oni nie mogli. A drugie miasto do Tokio. Czyli za bardzo taki schemat Warszawa-Kraków, a tam Tokio-Kioto. Zawsze tak zrozumieć polskie Ateny czy polska Mekka. Bo oczywiście tak mówiono, że nawet kamienie żartów, dowcipów, coś mówią. Czasami a dla nich te kamienie były nieme. Co wspólnego łączy ale mały Wiedeń nad Wisłą, to miało dawniejsza stolica znaczenie państwa. Ale najciekawsze dla mnie to jest właśnie Kraków Tokio jako metropolię. Tak. Oczywiście Kraków nie jest siedziba wielkim królewska miastem, jak czyli na przykład siedziba Nowy Jork tych czy monarchów. Londyn czy coś takiego. Ale mimo ciągłość tego wszystkiego Kraków zmodernizował się w tym momencie. Starsze, nowoczesne miasto, która trwała nawet miasto, po faktycznym przeniesieniu się do stolicy polityczno-administracyjnej. Gminy, o ile pamiętam, i dzielnicy i jeszcze i też Podgórze. Przeniesiono a w tym momencie krakowianie nauczyli się, jak pogrzeby, chodzić na ulicy. Też. Jak do tych kawiarni, centrum religijne, o którym myśmy centrum różnych wyznań. Mówili.
skupisko kościołów chodzić. I klasztorów. Pierwsze drużyny sportowe, pierwsze samochody, wodociągi, elektryczność, elektryczne tramwaje. To wszystko stało nie się błyskawicznie, bardzo szybko. Klasztor. W pierwszym punkt czwarty. Centrum nauk, to już była XX wieku. Że to jest uniwersyteckie. Ja myślę, że warto jest o tym i też pamiętać, że Kraków jest centrum żywe miasto, z bazą na że ludzie tutaj nie tylko Kyoto na myślą o przeszłości, ale i też o przyszłości. Wydał na świat dziewięciu prawie że noblistów. Oni chcą być no po prostu częścią tego nowoczesnego dziewięciu noblistów identyfikuje poczucie świata, status profesora, cywilizacji, status tej cywilizacji. Dużo wyższy a więc w Kyoto, aniżeli właśnie myślę, jakie są mity Krakowa jest teraz. Jest cenione, szanowane. A ja, oczywiście, nie. Za każdym razem jak jestem, coś, bo to już z 20 lat, to prawie co rok mam takie miasto szczęście, miasto bez że większych zniszczeń wojennych, być w Krakowie. Czy powstańczych. To różne to są też te zmiany. Była a w pierwszym panelu, nie wiem, jak to jest po polsku. Wspaniałe, były bardzo to określenie food trucks. W tym pierwszym panelu. To znaczy, a jak Kiotojczycy mówią, coś tam w ostatniej wojnie, to znaczy... Tak tamo? No. Tak, no dobra. Wojna oni food miała trucki. Miejsce w 1400. Ja byłem na Kazimierzu roku. A w sobotę wieczorem. Wojna zniszczyła byłem sam. Tak. A jak widziałem food trucki, to widziałem, że oczywiście Kraków to jest nowoczesne miasto. Tak samo jak i wszędzie, że można i to będzie sport, tacos meksykański, czy hamburgery, czy coś takiego chyba. Sobie zjeść spokojnie, siedzieć na trawie i czuć się dobrze. A być może a tak samo jak określenie 100 lat temu, to teraz też ważne jest tym, jest jak właśnie ambasador Emil Brix powiedział, pamiętać, miasta. Że no to jest miasto, w którym ludzie spotyka, mieszkają. Że ludzie w Kyoto nie tylko, że to jest miasto historyczne. To wiem, że było takie określenie dla turystów, to Kraków, tu każdy weekend przechodzi do historii. To wiem. Kraków mnie wychował, ale to nie tylko. I trenował. No może na tym nie tylko się. Jako polonisty, ale jako obywatel. Dziękuję bardzo. To chciałem Petera zapytać, bo z niemieckiej perspektywy Kraków na pewno jest miejsce, dużo, niemieckiej sąsiedzkiej perspektywy, jest dużo więcej wyobrażeń ludzi. I bardzo ty, gęstą siecią. Myślę, że masz dodatkowo podwójną perspektywę, nie tylko zachód, jestem w tej wschód, dużej mierze ale północ-południe, jak Kraków też z Gdańska trudno wygląda. Było znaleźć gdzie indziej w Polsce, a być może nawet w skali europejskiej, podobne zagęszczenie jest ludzi, znany, nauki, kultury, religii znany w jest stosunku do małego obszaru miejskiego. Niemcom z faktu, że każdy nie tylko masaż, ich wykłady, książki, wystawy, kazania kiełbasy krakowskie, krakałowurst. Posłuchałem kazania Karola Wojtyły. One są inaczej, smakują inaczej niż ale polskie krakowskie kiełbasy, ale się nazywają krakałowurst, czy szynkin krakała, czy jakieś tam. To są kiełbasy z dodawaniem czosnku, one smakują tak trochę bardziej dosadnie. Nocami może trwające. Trochę przypominają może polskie często polskie, o charakterze niemal konspiracyjnym. Mało Niemców pewnie tak świadomie kojarzy te krakałowursty z Krakowem, ale są. Jest to jakiś potencjał, który można by jeszcze wykorzystać w przyszłości. Jest, pamiętam też, że Jan Nowak Jeziorański, kiedy objął szefostwo redakcji Radio Free Europe w Monachium na początku lat 50. O tym kiedyś napisałem. Przyjechał chyba do Monachium w okresie Oktoberfest. Tytułując i go na Szkoła Nocy Socjalistycznej. Te smażone kiełbasy na rusztach, czyli musiał być socjalizm nazywają, to też Krakowa, czy Schinken Krakowa. On pisze w tych wspomnieniach, jak to jest cały dziwne, czas na wagary chodzi. Tutaj w kraju oprawców, tutaj są profesorowie będąc na tym Oktoberfeście, wszędzie powiedzieć, te Krakowa, że rzeczywiście nie chodziłem na wykłady. Więc to jest, natomiast to jest takie
taka dość ciekawa kotwica Krakowska. I w ten sposób się uczyłem i nauczyłem, może. Ale tak generalnie mówiąc, Kraków mało czyli w tej mojej niezwykle intensywnej edukacji obywatelskiej był także czynnik historyczno-polityczny. Ale nawet bez niego Kraków musiał być dosyć wyjątkowy. Jestem pewien, że dobrze zrobiłem, wybierając Kraków na tym się kończyło. Jako miejsce stażu stypendialnego w połowie lat 70. Kraków był wtedy w okresie izolacji. Na temat owej izolacji Jacek Kulpla poznałem pisał, Polskę cytuję. Od Poznania. Poznań. Dla tłumacza myślałem wtedy, jest takim miastem, które jednak trochę przypomina Niemcy, zwłaszcza te pruskie miasta, Berlin i inne takie, te dzielnice z czynszowymi domami. Takie, no, trochę to też pachniało jak Berlin i wszędzie wokół piasek. To tak, taki, taka przestrzeń bardzo podobna. Ale mieliśmy różne wyjazdy wtedy z Poznania i pojechaliśmy też dodatkowo zaduszony. Do Krakowa. Jak lądowaliśmy w Krakowie, wprowadzonym w tak połowie lat 70. Ja i moi koledzy wtedy, nowym podziałem administracyjnym w kraju i politycznym priorytetem dla rozwoju sąsiedniej aglomeracji. To jest to, co oczekiwaliśmy, to coś, co jednak różni się od Niemiec zachodnich. Kraków pogłębiał się w izolacji, potem, nie wykorzystując przy tym na zewnątrz swojego rosnącego potencjału naukowego i kulturowego. Z prywatnymi i też naukowymi, rosnące potencjał naukowy. Gdańska prawie kulturowy. Nikt się nie zajmował. Historią XIX, XX wiecznego Gdańska. Izolacja ta miała bowiem podwójny wymiar i wysoką cenę. Dopiero wybór kardynała Krakowa na papieża uruchomił stopniowo po roku 1978 proces ponownego odkrywania przez świat to też czas, lata miasta na swój sposób zapomnianego. Czyli trafiłem dokładnie na środek na temat tego okresu miasta. Izolacji odkrywano wtedy Krakowa. Ten nieznany, czy zapomniany, czy zakłamany warstwy tożsamości miasta, historii miasta, czyli może to jest niemieckość gdańska, ale pruskość gdańska, inność gdańska, to co różni Gdańsk od takich prawdziwie polskich miast. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście nie spadane są te decyzje, które kogoś z kraju przeżywającego boom kierują właśnie do kraju w samym szczycie jego izolacji, ciemności, nocy. Chciałbym zapytać panią profesor Jara Baron, jak wygląda wizerunek Krakowa we współczesnym Izraelu? Czy jakikolwiek istnieje? Albo czy są jakieś paralele, które można nakreślić? Ale jednak to jest serce. A Gdańsk to takie miasto. First of all, I'm embarrassed that I cannot speak in Polish. I feel like I'm the only one on the panel that. Myślę, że jestem tutaj jedyną panelistką, która nie mówi po polsku. Bezpośrednio odniosę się do tego pytania. Dla mnie jako młodej studentki w Tel Awiwie, niestety nie studiowałam w Jerozolimie na Uniwersytecie Hebrajskim. Zresztą rozmawiałam o tym z profesorem, który brał udział w poprzednim panelu. I z profesorem Avineri. I pamiętam, że wtedy jako studenci czytaliśmy wszyscy literaturę rosyjską, w szczególności XIX-wieczną. Tak więc Polska była jakimś takim miejscem między Rosją a Francją. Więc tak naprawdę nie wiedzieliśmy czegokolwiek na temat Polski. Pamiętam, że Jean-Jacques Rousseau pisał o Polsce i dlatego o Polsce jako studentka czegokolwiek się dowiedziałam. Ale jak już powiedziałam, no, to był jakiś kraj między Rosją a Francją, no, gdzieś tam Anglia się też pojawiała. Teraz oczywiście to się całkowicie zmieniło i chciałabym spróbować Państwu wytłumaczyć, w jaki sposób młodzi ludzie w Izraelu postrzegają Kraków. To, co muszą Państwo wiedzieć na początek, to to, że Kraków po prostu nie leży daleko od Auschwitz. Więc młodzi ludzie w Izraelu jadą
do obozów koncentracyjnych w Polsce, w szczególności do Auschwitz. Właściwie nie odbywa się podróż do Polski bez zobaczenia Auschwitz, a później jedą do Krakowa. I później spacerują po Krakowie z flagami i innymi symbolami, śpiewając hymn poświęcony nadziei i nie mogą rozmawiać z nikim na ulicy. Przyjeżdżają z ochroniarzami, są cały czas chronieni, mają specjalne nakazy, by nie rozmawiać z obcymi ani obcokrajowcami, bo to by mogło być dla nich bardzo niebezpieczne. I pamiętam, gdy ostatni raz byłam w Krakowie, siedziałam w kawiarni, zresztą w kawiarni żydowskiej, i przyglądałam się tym grupom, które przyjeżdżały do Krakowa, mówiły tylko po hebrajsku. Niektóre z nich nie znały nawet słowa po angielsku, oczywiście nie mówiły po polsku, bo przecież polski to był język wroga. Przyjechali z Auschwitz, było to dla nich oczywiście straszne i traumatyczne wydarzenie, a później musieli sobie jakoś poradzić z tym przepięknym Krakowem, spacerując po ulicach, śpiewając po hebrajsku, owijając się flagami Izraela, bez możliwości rozmawiania z mieszkańcami lokalnymi. To jest straszne doświadczenie. Teraz staramy się to zmienić. Wydaje mi się, że Polacy, a także Izraelczycy powinni zmienić to doświadczenie. Nie chciałabym, żeby moi studenci, którzy kiedyś zostaną nauczycielami, a także by moje dzieci przyjeżdżały do Krakowa po wizycie w obozie w Auschwitz i miały tę wizję Krakowa, że to jest miasto, z którego mieszkańcami nie wolno rozmawiać. Krzysztof przyjął nas i dzięki niemu udało nam się zmienić właśnie to spojrzenie na podróż do Polski. Pokazał nam wspaniałe miasto z długą historią Żydów, którzy żyli w tym mieście. I pokazał, że nadal jest to w dużej części żydowskie miasto, mimo że Żydzi w nim już nie mieszkają. I gdy zaprosił mnie do tego panelu, to zapytałam, czy mogę zapytać, jak sobie bez nas radzicie. Że wydaje mi się, że to będzie dość zabawne, jeśli powiem o tym, jak izraelscy Żydzi spoglądają na Kraków i na Polskę, pytając się właśnie, jak sobie bez nas radzicie. No ale okazuje się, że radzicie sobie świetnie, ponieważ naprawdę życie Żydów tutaj kwitnie. Więc z drugiej strony chcielibyśmy zapytać, dlaczego interesują was Żydzi? Dlaczego nasze życie was interesuje? To jest naprawdę ciekawy fenomen dla nas, że to życie żydowskie wraca do Europy Środkowej, a Kraków jest tego idealnym przykładem. I staramy się dowiedzieć, dlaczego tak jest. I tutaj wracamy do tego, co już powiedziałam wcześniej. Jak można stworzyć nową relację opartą na przeszłości, ale nie tylko na horrorze Holokaustu, ale opartym na rodzaju wymiany w ramach otwartego społeczeństwa, poznawania się, nie bania się nawzajem, rozmawiania o tym. Niech to będzie motto naszej alternatywnej wizyty w Polsce. Porozmawiajmy z Polakami. Oczywiście te dzieciaki, które przyjeżdżają do Polski, nie mówią po angielsku, też nie chcą mówić po polsku, ale to właśnie ze względu na tę niedobrą edukację, którą otrzymują w ramach edukacji w Izraelu. Dlatego ja chciałabym, żeby to się zmieniło. Czy mogę jeszcze o czymś wspomnieć?
Chciałabym jeszcze skomentować Tel Awiw. Mówi się, że Kioto jest podobny do Krakowa, mówi się także, że Jerozolima jest jak Kraków. Ale ja chciałabym powiedzieć tutaj o Tel Awiwie, w którym mieszkam. Przez wiele lat wykładałam tam na akademii i przez wiele lat też podróżowałam transportem publicznym i myślałam, dlaczego to metropolitarne, piękne miasto, wspaniale położone nad plażą przy Morzu Śródziemnym, pełne Bauhausu. I pamiętam, kiedy były premier Londynu przyjechał do Tel Awiwu, bo my zawsze zapraszamy merów Londynu. W każdym razie, gdy przyjechał, zapytał, jak to się dzieje, że Tel Awiw jest tak żywy, co przyciąga młodych ludzi do tego miasta. I przyznam, że było to dla mnie dość dziwne. Poznałam go i starałam się mu wytłumaczyć, jak funkcjonuje Tel Awiw. Ale pamiętam, że gdy jechałam do Londynu czy do Krakowa, to przypominałam sobie, że te miasta stoją tutaj już tak wiele lat, przechodziły przez tyle wojen, tyle trudności, tyle traumatycznych zdarzeń. W trakcie II wojny światowej, a także innych wojen. I to, co widziałam fascynującego w Krakowie i Londynie, to to, że państwo, krakowianie, wiedzą, że będziecie tu na zawsze, zostaniecie tu na zawsze, a my w Tel Awiwie nie mamy tego poczucia. To jest nowe miasto, które mogłoby zostać zniszczone. Nazywamy je miastem na piaskach, więc jest bardzo nowe, ale też powierzchowne, jest przepiękne w stylu Bauhausu, ale nie wiemy, czy przetrwamy w przyszłości. I wydaje mi się, że to napięcie ma bardzo duże znaczenie. Napięcie między starym a nowym. Po prostu stare miasta mogą być pewne, że przetrwają, że będą stały w tym miejscu po wieki wieków. Ale młode miasta, nowoczesne miasta nie mają tego poczucia bezpieczeństwa. Skoro mówimy o takich miejscach właśnie bardzo oddalonych, tak dalekich, że Kraków staje się w jakiś sposób niewidoczny, to chciałbym zapytać Nataniela, bo był taki Francuz, który mówił Polska, czyli nigdzie, a z perspektywy Kansas to Europa Środkowa i Kraków mogą się wydawać krainą Oz. A jednak z tej prerii dałeś się przenieść w to miejsce. Więc jakie są te relacje z tak daleka? I teraz przychodzi ten element przełomu. Są podobne roku 89. Do tego, co już myśmy słyszeli. To znaczy, że z mojego punktu widzenia, jak ktoś się dowie, że ja studiuję Kraków, że piszę o Krakowie, to często tak się bywa, że kiedyś środkowoeuropejskim był w Krakowie. Paradygmacie, ale to nie jest a szczególnie to jest tak, to jest związane z Auschwitzem, tak. Że rzeczywiście. Być to, może Wieliczka. Pojawiło się międzynarodowe. Zawsze mówią, że rynek główny jest przepiękny. To nie była jakaś świadoma polityka. Ostatnio bardzo często tak słyszuję, że Kazimierz jest żywy i którą od razu i od początku wszyscy z otwartymi rękami jako taki środkowoeuropejski. Ja nie pochodzę z Kansasu, ale wiem, jak to jest czuć, tak, że myślę, ktoś taka się mieszka tego żniwa, które nigdzie, zbiera się po 20 latach. Że u nas jest takie określenie, że te stany, w którym walka na ubożę, ja na przykład w tej chwili mieszkam, to są tylko flyover states. Z taką to stany, nad którą lecisz samolotem, ale nigdzie nie odwiedzisz. Dla mnie ważna, dlatego, a Kraków nie ma taki problem, moim zdaniem. Nie w sposób nacjonalistyczny, Kraków jest dość znane miasto. Opowieść środkowoeuropejska to była opowieść cóż nowego, to nie wiem. To mój punkt widzenia oczywiście nie jest zbyt ważny jako narracjach. Jakbyśmy na to nie spojrzeli, jakbyśmy nie
pochodzi z Kansasu, tylko że ja jestem historykiem, który spróbuje zrozumieć, jak Krakowianie sami na to patrzyli. Albo w dużej mierze dla mnie to była nowa narracja. Ja napisałem artykuł, tytuł jest taki, Polska Mekka, Mały Wiedeń nad Wisłą i Nowoczesne Miasto, mity o Krakowie przed pierwszą wojną światową. Ciekawe, intrygujące opowieści. A w tym artykule to omawiam te trzy mity Krakowa przed pierwszej wojną światową. W praktyce ideę światową europejską w 89 roku, 89. To i oczywiście moment, pierwszy myt, polskie Ateny, czy polska Mekka, czy polski Rzym, to związuje się z historią. I patrzę wstecz, przeważnie. Drugi myt to z teraźniejszością jest związany. To jest wtedy oczywiście, to był Mały Wiedeń nad Wisłą, jak Kraków był pod wzorem Wiednia. I pokazuje w tym, że ludzie właśnie, którzy na przykład nie mówili zbyt dobrze po polsku, powiedzmy Czesi czy Niemcy, którzy tutaj mieszkali, popracowali, żołnierzy, bo oczywiście Kraków był twierdzą w tym momencie, to oni nie mogli jako członek za bardzo takiego zespołu tworzącego program na Europejskiej Stolicy Kultury. Kraków został tą stolicą w 2000 roku. Zrozumieć polskie Ateny czy polska Mekka. Bo oczywiście tak mówiono, że nawet kamienie Krakowa coś mówią. A dla nich te kamienie były nieme. Ale mały Wiedeń nad Wisłą, to miało dla nich znaczenie. Ale najciekawsze dla mnie to jest właśnie Kraków jako metropolię. Oczywiście Kraków nie jest wielkim miastem, jak na przykład Nowy Jork czy Londyn, czy coś takiego. Ale mimo tego wszystkiego Kraków zmodernizował się w tym momencie. Stał się nowoczesne miasto, wielkie miasto, bo przyłączono te różne okoliczne gminy i dzielnice i jeszcze i też Podgórze. A w tym momencie krakowianie nauczyli się, jak chodzić na ulicę, jak do tych kawiarni, o którym myśmy wcześniej mówili. Najsilniejszy kompleks chodzić. Pierwsze drużyny sportowe, innego, pierwsze samochody, wodociągi, elektryczność, elektryczne tramwaje. To wszystko stało się błyskawicznie, bardzo szybko. W pierwszych 15 lat XX wieku. Lepiej od razu znaleźć się w takiej debacie. I ja myślę, że warto jest o tym i też pamiętać, że Kraków jest żywe miasto, że ludzie tutaj nie tylko myślą o przeszłości, ale i też o przyszłości i że oni chcą być no, po prostu częścią tego nowoczesnego poczucia świata, cywilizacji, tej cywilizacji. A więc szafie, właśnie myślę, jakie są mity Krakowa teraz. Wspomnieniami, których byśmy chcieli zatrzasnąć. Oczywiście za każdym razem jak jestem, bo to już z 20 lat, to tego dystansu, prawie co rok mam takie szczęście, że udaje mi się być w Krakowie. Właśnie z tej pozycji, którą to mam, różne są te zmiany. Na północno-wschodnim nie wiem, jak to jest po polsku. To określenie food trucks. Sytuacji, że ale pan to znaczy, was jest tak niewielki, jesteście tak daleko, miasteczko jest tak małe. Często jak biorę udział w jakichś międzynarodowych spotkaniach, to no. Organizator... Tak, no dobra, food trucki. Ja byłem na Kazimierzu.
w sobotę wieczorem. Może dopiszemy byłem doktora, sam. Że pan jest doktor. Jak widziałam food trucki, to wtedy to widziałem, że pana oczywiście tutaj. Kraków to jest nowoczesne miasto. Tak samo jak i wszędzie, że można i taco z meksykański, czy hamburgery, czy coś takiego sobie zjeść spokojnie, siedzieć na trawie i czuć się dobrze. A tak samo jak i 100 lat temu, to teraz też ważne jest tym, jak właśnie ambasador Emil Brix powiedział, pamiętać, że to jest miasto, w którym ludzie mieszkają. Nie tylko, że to jest miasto historyczne. To wiem, że było takie określenie dla turystów, to Kraków, tu każdy weekend przechodzi do historii, to wiem, ale to nie tylko. No może na tym się skończy. Dziękuję bardzo. To chciałem Petera zapytać, bo z niemieckiej perspektywy na pewno jest dużo, niemieckiej sąsiedzkiej perspektywy jest dużo więcej wyobrażeń i ty myślę, że masz dodatkowo podwójną perspektywę, nie tylko zachód, wschód, ale północ-południe, jak Kraków też z Gdańska wygląda. Obok tego zdania położył to sformułowanie, Kraków, że Kraków jest miastem, które troszczy się o małe, o prowincję. Znany jest przede wszystkim i o niewielką liczbę i wydawa faktu, i w moim przekonaniu każdy masaż jakaś bez kompleksu. Każdy sklep mięsny w Niemczech prowadzi kiełbasy krakowskie, Krakauerwurst. Dziękuję bardzo. Są inaczej, to wspaniałe credo właściwie zabrzmiało, ale się nazywają od poprzedniej sesji zadajemy sobie pytanie, czym jest środek, szukamy w jakiś sposób tego środka. I jakieś recepty, jakieś pomysły na to, odpowiedzi się zarysowują. I ja bym jeszcze chciał tak prosić, chciałbym, żebyśmy spróbowali podyskutować, bo takie pewne przeciwności się zarysowują w trakcie tej naszej rozmowy i pytanie, czy są one źródłem konfliktu, czy można na taki potencjalny konflikt czymś zaradzić. Czyli z jednej strony bardzo silne wyobrażenie Krakowa jako matecznika Polski i ta jego w polskim imaginarium centralna absolutnie rola, z drugiej strony miejsce światowego dziedzictwa i pytanie o wartości uniwersalne, jakie Kraków sobą reprezentuje. Zatem zaraz idzie druga taka para, realne miasto, o tym też już była mowa, miasto, w którym się żyje, miasto żywe i miasto sztuczne, miasto monokulturowe, miasto turystyczne. Dzisiaj o dziedzictwie też bardzo często myśli się właśnie w sztucznych kategoriach, ono w jakiś sposób jest zapośredniczone poprzez multimedia, dzisiejsze muzea dziedzictwa bardzo są wypełnione sztucznymi przekazami, stosunkowo mało jest autentycznych dzieł, więc pytanie, jaka może być, czy Kraków jest sztuczny, czy Kraków jest naturalny, jakie są szanse. I ostatnie pamiętanie, przypominanie, Kraków jako miejsce pamięci, ale też Kraków jako miejsce zapomnienia, co jest... Co trzeba zapomnieć, żeby móc pamiętać, jaki tu może zachodzić proces, potencjalny konflikt albo sposób na jego zażegnanie. Bardzo bym prosił o Państwa opinię, przynajmniej w niektórych tych aspektach, jak Państwo to odczuwają. Nathaniel Wood zajmuje się przede wszystkim miastem nowoczesnym i nowoczesnością w mieście i chce, żeby nie zapominać o tym, że takie również jest miasto i nie żyć tylko jego wyobrażeniem, a z drugiej strony od wyobrażenia miasta nie sposób się uwolnić takiego. Isaac Singer w swoich wspomnieniach pisze, że jak chodził do Hederów w Warszawie, to jeden z kolegów przyniósł wspaniałe pióro. I to pióro miało taki otwór, przez który można było zajrzeć i co było widać? Widać było Kraków zimą. I oni wpatrywali się w ten otwór w tym piórze i to było miasto w jakiś sposób nierzeczywiste, właśnie nierealne, nienowoczesne, wyśnione.
przynależności do Królestwa Polskiego. Czy zechcą Państwo skomentować? Ale tańc XIX-XX-wieczny był Natanielu. I się bardzo wgrzebiłem w Gdańsk i w tę gdańskość. I to był też czas, ja myślę, że jest rozwiązanie, początek nie? nowego tysiąclecia, kiedy w Gdańsku bardzo intensywnie to, dyskutowano na temat tożsamości tak, miasta. Odkrywano wtedy te nieznane, czy zapomniane, czy zakłamane warstwy tożsamości Maria, miasta, historii miasta, czyli Booker, niemieckość gdańska, polskość gdańska, inność gdańska, to co różni Gdańsk od zauważyła, takich prawdziwie polskich miast. To, co starano się w czasach PRL-u, starano się o tym nie opowiadać. Czyli Gdańsk, rozmawiając właśnie o tej swojej wielokulturowości, stał się miastem, powoli stał się miastem innym. Jak ona tu była. Mówiły, że natomiast w Pradze, jak jesteś w centrum, stał się poniekąd taką antytezą Gdańska, Krakowa. Nie czuje się Kraków jednak jest the core of Poland, to jest serce Polski, które bije trochę dziwnie teraz przy granicy południowej, ale jednak to jest serce. Ja tym się cieszę, że to takie oczywiście Kraków jest ważnym miastem, szczególnie z tego, z historii, z dziedzictwa. Równoległe obecne. Jak ja miałem 24 lat, jak po raz pierwszy byłem w Krakowie i też po raz pierwszy zapuściłem brodę i zakochałem się w Wyspiańskim, to ja stałem obok niego, zaprosiłem piękną dziewczynę, która razem ze mną była na studiach językowych tutaj w Krakowie, aby stanąć obok mnie. Ale żebyśmy pytanie jak małżeństwo wyspiańskich pozowali i zrobili zdjęcie. Zakochałem się w Kraków i właśnie w Kraków Wyspiańskiego. Choć się przez te miasta mało się rozumie, ale widzi się jakieś jak dalej na tym patrzyłem, to zauważyłem, że Kraków jest żywym miastem i jeżeli ta historia Krakowa tylko jest historia narodowa, to jest problem. Więc o tej wielokulturowości, to jest tylko jedna historia dużo, i oczywiście to muszę też powiedzieć, że jak ja byłem na studiach, ona ma pewnie różne funkcje dla turystów, wszystkie dla przybyszy, te badania były o tożsamości narodowej, o jak stał się Gdańsk, takie poczucie narodowe. Północny, i Kraków, takie i dla mnie ważne było też, że to nie tylko takie tożsamości są ważne w mieście. Pytanie też, poza tym, zostało nam to są pytanie, na przykład czy w poczucie tożsamości. Są miasta podobne do Krakowa. Ja się zastanawiałem. Są w miejskie. Niemczech miasta podobne do Gdańska. I to nie to jest tylko Lubeka, musi być polskie. Brema na przykład, miasta a więc jak jestem w Krakowie i widzę, że są food trucki, są czy jest Pucha Świata. Ale to Krakowa, rowerzystów, to nie. Jeżeli, czy coś takiego, czy na całą są różne takie inne rzeczy, to pokazuje mi, że miasto może być i tak, i tak. Kiedyś był stolicą Rzeszy Niemieckiej, i nie musi być centrum, tylko i wyłącznie też duchowne i tożsamościowe. Ale ta rola w Niemczech już może siłą rzeczy nie ma. Teraz na to nie ma innego miasta, które pan profesor Tokimasa Sekiguchi wspomniał o wartości izolacji, bo dzisiaj Kraków jest bardzo otwarty, bardzo tłoczny, kolorowy. Berlin jest podobnie proszę jak Warszawa, powiedzieć, jakie są niebezpieczeństwa takiej otwartości, jakie są pozytywy izolacji. Nie ma tej duchowej roli. Dziękuję. Jeżeli to przy tym może powiedziałem trochę o Nuremberga, pewnych podobieństwach Kioto z Krakowem, trochę Krakowa, Monachium, ale oczywiście wielu chyba z Państwa nawet wie Niemiec, dokładnie dobrze, ale tak, że obok tego, to są bardzo różne miasta, tak de facto. A co do zniszczenia, rzeczywiście Kioto nie było zniszczone przez czyli wojny. Wiedeń jest podobny do Krakowa, czy powstania, ale Kraków jest kompletnie zniszczone. Zabrzmiało jak z Bratysławy deklaracja. Przestrzeń życia, przestrzeń ludzka, indywidualna. Kraków jest w takim razie tym centrum kultury polskiej, dlatego chciałbym Krzysztofa zapytać, bo ty poruszasz się po obwarzanku, jakby po orbicie wokół tego centrum z Poznania na pogranicze polsko-litewskie. Jak to może funkcjonować? Jakie są różne wartości w ramach kultury polskiej, jeśli tutaj ona jest tak bardzo skupiona?
No na to pytanie, czy w moim kraju coś przypomina Kraków, ja mam bardzo prostą odpowiedź. Wilno oczywiście, bo ja jestem z tego świata Wielkiego Księstwa Litewskiego i niezależnie jak Rasa Rymicka i ty teraz na mnie spojrzy, czy ja mogę się odwoływać do Wilna jak swojego miasta, ale mam... Ale mam dowody na to, wielkich Wilnian, wspaniałych, którzy wracając z emigracji, szukając swojego miejsca do życia, które byłoby najbliższe Wilna, wybierali Kraków. Tak, tak wybrał Kraków Czesław Miłosz, jest hermetyczny i tak wybrał Tomasz Węclowa, ma tutaj, nie wiem, czy państwo wiecie, ma swoje mieszkanie i tak dalej, cały czas myśli o tym, że to jest, tak jest drugie dobrze. Miejsce do życia. Jest lepsza coś jest bardzo bliźniaczego głębia, między tymi światami Wilna i Krakowa w tej rzeczywistości. Również Adam Mickiewicz tak wybrał. No właśnie, właśnie. I znalazłbym jeszcze różnych Litwinów tutaj przecież wybierających miejsce do swojego życia wspaniałych. Ale chcę powiedzieć tak, bo dla mnie bardzo ciekawe jest na przykład taka moja perspektywa na Kraków z wewnątrz Polski, a to taka perspektywa, o której Peter Leow mówił, bo dla mnie z mojej perspektywy świata pogranicza i takiego monokulturowego Poznania, w którym wyrastałem. Ludzie, którzy żyją monokulturowego też w tym sensie, że jeżeli tam były różne inne elementy, to one były tak ukryte głęboko i tak niewidoczne dla nas, którzyśmy tam mieszkali i żyli nie od pokoleń, tylko tak jak moja rodzina, pojawiliśmy się tam po wojnie, że cała nasza edukacja i ten światoobraz był bardzo homogeniczny. Uniwersytety, i dla mnie przyjazdy do Krakowa w tamtym czasie komunistycznej Polski to były przyjazdy i odkrywanie wielokulturowego świata pogranicza. Będąc przez wodą, całe, studni, ludzie przez całe lata, od dzieciństwa pamiętając jeszcze, pamiętam ten moment, jak mamę trzymałem za rękę i szedłem floriańską i wtedy już grał tłumaczy. Stefan Dymiter na floriańskiej. To były pierwsze języki. Dźwięki muzyki cygańskiej, które w życiu w ogóle usłyszałem. Tak? Czy potem, jak redagowaliśmy w podziemiu Czas Kultury w Poznaniu, pamiętam, przyjechaliśmy tutaj z Anką Grupińską, to była chyba rok 86-87, wielka, centrum, pierwsza historyczna konferencja kulturze i historii Żydów polskich poświęcona. Tak? Wtedy wielkie dla mnie odkrycie i dla nas, żeśmy wtedy redagując podziemne pismo, starali się w podziemiu być antykomunistyczni właśnie w takim sensie, odkrywając inne niż ta homogeniczna narracja i światy. Ale potem, ale Kraków to był też... Miasto Henryk kawiarnia. Na Kazimierzu, a czasem znakomite miasto Pawła Halkowski. Natomiast zastanawiam się, czy jaki procent który oprowadzając mnie po Kazimierzu kilkakrotnie, był tym łącznikiem, żywym łącznikiem z tą Atlantydą, prawda, której rozmowę już nie było. Czy Włodek Mokry, Ukraińcy, Fundacja Świętego Włodzimierza. Ja tu przyjeżdżałem na wykłady Nowosielskiego, dowiadując się, jak wielki wpływ kultura bizantyjska miała na sztukę zachodnioeuropejską. Tak, to było miejsce, i kiedy odkrywaliśmy też malowidła Nowosielskiego i tak dalej, i całą jego refleksję, która pokazywała ten ruski, ani nie są łatwo bardzo silny jako tekst, tutaj element. Kraków, więc dla mnie to tak były w tamtym czasie trudno. Raz właśnie podróże odkrywające duchowe, pogranicze, muzea, wielokulturowe, a jednocześnie budujące czy odkrywające taką narrację. Jeśli chcemy, aby jeżeli wczoraj miałem chwilę, żeby Jarach oprowadzić po swoim Krakowie, no to zajrzeliśmy do kamienicy Tygodnika Krakowa. Powszechnego. Jak woda w studni, zajrzeliśmy do kościoła dominikanów. To zajrzeliśmy do tych miejsc, gdzie miasta.
Tak jak Tokimasa mówił o kazaniach, to jest szalenie ważna rzecz również dla mnie. To znaczy, to co my żeśmy, ten głos Kościoła katolickiego, który słyszeliśmy z Krakowa, wtedy tygodnika powszechnego od księdza Tischnera, od ojca Kłoczowskiego i tak dalej, to był otwarty paradygmat chrześcijański, prawda, który obejmował, właśnie obejmował, nie wykluczał całość świata pogranicza. Również, więc to jest jedna bardzo ważna z mojej perspektywy lekcja i ten dystans, jeżeli mówisz o moim byciu z oddali, to jednak to moje miejsce w homogenicznej Polsce było strasznie oddalone od tego, co ja tutaj mogłem w Krakowie powoli odkrywać. No jeszcze pamiętam to, co zaczęli robić Krzysztof Gierat, Janusz Machuch, jako najpierw Festiwal Filmów Żydowskich. Ja po raz pierwszy tutaj zobaczyłem Shoah Lanzmana, tak, właśnie w Krakowie. Potem narodził się z tego Festiwal Kultury Żydowskiej. No mógłbym bardzo wiele tych, ale to był ten przełom lat 80., 90. dla nas bardzo formotwórczy. I teraz przychodzi ten element przełomu roku 89. Czasem, jeśli i przychodzi świat nie wie, że gdzieś dla mojego pokolenia, istnieje, które wychowało się na literaturze, o której Państwo w poprzednim panelu dyskutowaliście. Była mowa o nim wczoraj, w dniu wczorajszym, czyli tym środkowoeuropejskim paradygmacie. Ale to nie jest taka wcale prosta sprawa z tą środkową Europą w Krakowie i w ogóle w Polsce. To, że pojawiło się na Międzynarodowe Centrum Kultury z takim, a nie innym programem, to nie była jakaś świadoma polityka naszego państwa czy naszej kultury. To nie była jedna z wielu instytucji, która w tym duchu powstała w Nowej Polsce i tak dalej, i którą od razu i od początku wszyscy z otwartymi rękoma jako taki środkowoeuropejski program przyjęli. Myślę, że taka recepcja tego żniwa, które zbieracie po 25 latach, byłaby fałszywa. To była naprawdę walka na ugorze. To było codzienne zmaganie się z przebiciem, z taką opowieścią środkowoeuropejską, która dlaczego jest między innymi dla mnie ważna? Dlatego, że ona mocno wiąże z miejscem, ale wiąże nie w sposób nacjonalistyczny czy jakikolwiek wykluczający. Ta opowieść środkowoeuropejska to była opowieść obejmująca sąsiedztwo. Ona była opowieścią od początku otwartą, co było nową w naszych homogenicznych i nacjonalistycznych narracjach. Jakbyśmy na to nie spojrzeli, jakbyśmy nie rozpatrywali utopijność idei Europy Środkowej, w sensie politycznym czy innym, to przede wszystkim, albo w dużej mierze dla mnie, to była nowa narracja, alternatywna do opowieści nacjonalistycznej czy wykorzeniających z miejsca, w którym jesteśmy. Tak? Bo bardzo szybko, po 89 roku, to, co było ciekawe, intrygujące w opowieści dysydentów środkowoeuropejskich, zniknęło z powierzchni Ziemi. Tak, jak moment, kiedy mogliśmy zacząć realizować w praktyce ideę środkowoeuropejską po 79 roku, to był moment, kiedy generalnie zapomnieliśmy o albo odwróciliśmy się od tej idei. Mówiąc krótko, słowami Leopolda Ungera, trzeba wyjść z Europy Środkowej i wejść do Europy, tak, żeby nie być w jakikolwiek sposób prowincjonalnym, a od razu być Europejczykiem. Tak, dużo łatwiej w naszym kraju jest być, było i jest do dzisiaj być Europejczykiem niż środkowoeuropejczykiem. Dużo łatwiej mieć w naszych programach szkolnych Goethego i Szekspira, dużo trudniej Ciurlionisa i Andricia, prawda, i tak dalej, a zwłaszcza w odniesieniu do naszych najbliższych
sąsiadów. Więc to był, chcę podkreślić, odważny projekt Międzynarodowego Centrum Kultury. Ja tego bardzo doświadczyłem, kiedy zacząłem dłuższą współpracę z Krakowem jako członek Rady i takiego zespołu tworzącego program Europejskiej Stolicy Kultury. Kraków został tą stolicą w 2000 roku. I na początku naszą intencją tego zespołu, która budowała jakby strategię czy jakąś narrację dla Krakowa, było otwarcie czy wzmocnienie Krakowa jako takiej środkowoeuropejskiej metropolii. I muszę Państwu powiedzieć, że to się z bardzo dużym oporem spotkało. To nie było coś tutaj na miejscu. I raczej rozpatrywano to, ale dlaczego mamy z Bukaresztem, z Kijowem, z Lwowem i z Bratysławą współpracować, skoro możemy z Nowym Jorkiem, Paryżem i Londynem, upraszczając i najkrócej mówiąc, trzeba było dużej siły, odwagi, wizji do tego, żeby Kraków zakorzenić czy otworzyć właśnie na taki dyskurs środkowoeuropejski, który przeciwnie właśnie dziękuję bardzo, nie jest prowincjonalny. Jest możliwe jeszcze w Krakowie, bo czerpie siłę i ma odwagę czerpać swojego miejsca i nie jest prowincjonalny w tym sensie, że nie ucieka od swojego miejsca, nie pretenduje do bycia czymś innym niż jest w rzeczywistości, bo wtedy jest ten najsilniejszy kompleks jakby prowincjonalności, kiedy zaczynamy udawać kogoś bardzo innego, proszę. Albo w jakiś sposób i ten format takiej narracji europejskiej, która oczywiście była zrozumiała, potrzebna, tutaj nie ma dyskusji, ale bardzo często pamiętajmy o tym, że to była taka ucieczka od swojego podwórka. Ach, lepiej od razu znaleźć się w takiej debacie brukselskiej, strasburskiej, europejskiej, niż rozwiązywać te węgiersko-słowacko-polsko-litewsko, jeszcze inne relacje tutaj na miejscu, traumatyczne pamięci, konflikty, urazy i tak dalej. Zostawmy to, bądźmy Europejczykami. Więc nałożenie na to narracji środkowoeuropejskiej, takiej pracy organicznej, to było naprawdę zabranie się za pracę na własnym podwórku. Również skonfrontowanie się z różnymi trupami w szafie i innymi traumatycznymi wspomnieniami, których byśmy chcieli zatrzasnąć bardzo, bardzo często. I na koniec jeszcze jeden aspekt dotyczący tego dystansu, bo to dla mnie jest często taki papierek lakmusowy właśnie z tej pozycji, którą mam, żyjąc w maleńkim miasteczku na północno-wschodnim krańcu Polski. I często doświadczając tej sytuacji, że ale pan no, robicie takie małe rzeczy, wydobywanie was jest tak niewielu, jesteście tak daleko, miasteczko jest tak małe. Często jak pytanie biorę udział w jakichś międzynarodowych spotkaniach, to organizatorzy mu mówią, ale pan się urodził w Warszawie, to może byśmy wpisali, że pan bardzo przyjeżdża z Warszawy, jeszcze. Bo nie wiadomo, albo może dopiszemy doktorat, że pan jest doktor i tak dalej. To wtedy jakoś usprawiedliwi pana obecność tutaj. Co usprawiedliwiało moją obecność jako partner od początku rozmowy, jak współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury? Chyba nawet bardziej niż inne polskie miasta. Co usprawiedliwiało moją obecność w Radzie Europejskiej Stolicy Kultury miasta, w Krakowie? Ale dopiero parę lat temu dowiedziałem co było, się, że kształt tego jest miasta został osiągnięty dzięki takiego, Bohuszowi co w latach 20. Przywiązuje i uwagę do tego, to było co też bardzo ważne dalekie, w rozmowie, takim oddaleniu, że byśmy nie rozmawiali o tworzeniu, tylko je tworzyli. Które bym a chciał miasto, dowartościować, co nie, jest jakby, poza jest, centrum. Jest rzeczywiście wysiłkiem świadomego, nie, świadomej może konstrukcji. Jest prowincją, od może jest małą nie, liczbą, nie sięgać, może jest niewielkim nie ośrodkiem, a jest partnerstwem dla nas. Jest tą przestrzenią, z którą Kraków dialoguje, obejmuje swoją gościnę. Tworzyli to miasto, ta historia jest urocza i artyści, którzy tworzyli to miasto. To jest ten aspekt czegoś, co doświadczyłem tutaj od moich przyjaciół w Krakowie, Stalin, który tworzył bardzo miasto, różnych ludzi. Fajnie, że został co, jeżeli byście Państwo mnie spytali, bo cały czas w Polsce przed nami stoi to jest pytanie smutne, o stołeczność Krakowa. Jestem efektem, tak, który oszczędził Kraków, o pozwólcie, że Puchla, powiem, czyli to, że wszystko jest prywatne i Kraków jest ostatnim miejscem o tej stołeczności zaświadcza bardziej niż takie zdanie, które używacie tutaj w opisie. Kraków była już w 2002. Najsilniejszą jest wszystko prywatne, w świecie. To tak nie jest. Więc to jest w tym momencie przekleństwem. Natomiast obok tego to jest zdania wkurzające, że położył to sformułowanie, to jest że Kraków jest tym krzywdzącego, to jest miastem, sposób, jaki opowiadamy który troszczy się o małe, o prowincję. PRL miał jeden sukces, i czyli schomogenizowany. Dlatego ta historia pana była i w moim przekonaniu w tym jest
Jeśli jest jakaś fajna historia Krakowa, to chyba taka, że to jest miasto świadomie stworzone. Dziękuję bardzo, to jego mieszkańców. Wspaniałe credo właściwie zabrzmiało, powodu, bo są od poprzedniej sesji zadałem sobie wolność, pytanie, czym jest środek, szukamy w jaki sposób tego środka. Jakieś recepty, mimo jakieś wszystko, pomysły na to, wyjść poza odpowiedzi ramy się zarysowują. Naszych ja bym jeszcze chciał prosić, chciałbym, żebyśmy spróbowali podyskutować, bo takie i spróbować pewne jakoś przeciwności się zarysowują w trakcie tej naszej rozmowy i pytanie, kolegą, czy są one źródłem konfliktu, czy można na taki, jak, na taki potencjalny konflikt czymś razem, zaradzić. Nie, to myślę, że czyli z jednej strony bardzo silne powodów, wyobrażenie Krakowa to miasto jako matecznika Polski i ta jego w polskim imaginarium centralna absolutnie rola, z drugiej strony miejsce światowego dziedzictwa i pytanie o wartości uniwersalne, jakie Kraków sobą reprezentuje. Tak zatem zaraz idzie druga taka para, realne miasto, o tym też już była mowa, miasto, w którym się żyje, miasto żywe i miasto sztuczne, miasto monokulturowe, miasto turystyczne. Dzisiaj o dziedzictwie też bardzo często myśli się właśnie w sztucznych kategoriach. Ono w jakiś sposób jest zapośredniczone poprzez multimedia. Dzisiejsze muzea dziedzictwa bardzo są wypełnione sztucznymi przekazami, stosunkowo mało jest autentycznych dzieł. Więc pytanie, jaka jesteśmy może być, czy Kraków jest sztuczny, czy Kraków jest naturalny, jakie są szanse? I ostatnie pamiętanie, przypominanie Kraków jako przodka, miejsce pamięci, ale też Kraków jako miejsce zapomnienia, co trzeba zapomnieć, świat, żeby móc pamiętać, jaki wszyscy tu może zachodzić coś proces, wiedzieć, coś potencjalny innego, konflikt albo sposób na jego się zażegnanie. A mnie się wydaje, bardzo bym prosił o Państwa opinię, przynajmniej w niektórych miasta, tych aspektach, jak Państwo to tak odczuwają. Nathaniel tak Wood zajmuje się przede wszystkim miastem nowoczesnym tylko i nowoczesnością w mieście i chcę, żeby nie zapominać o tym, że dlatego takie również jest miasto i nie żyć tylko jego dyskusję wyobrażeniem, a z drugiej dlatego strony od wyobrażenia miasta nie sposób się, uwolnić takiego. Isaac Singer w swoich wspomnieniach pisze, że jak chodził do Hederów w Warszawie, to jeden z kolegów przyniósł wspaniałe pióro i to pióro miało taki otwór, przez który można było zajrzeć i co było widać? Widać było Kraków zimą i oni wpatrywali się w ten otwór w tym piórze i to było miasto w jakiś sposób nierzeczywiste, właśnie nierealne, nienowoczesne, i walczymy wyśnione z ludźmi, którzy mówią, no potrzebna jest nas jedna. Czy zechcą Państwo skomentować? Ale właśnie Nathanielu, co zrobić z tą turystyką kulturalną? Jak nią zarządzać, żeby nie stało się to, co się ja stało myślę, że z jest rozwiązanie, albo z Lewoczą, tymi średniowiecznymi, fantastycznymi spiskimi miastami, to jest tak, których środki są puste od ludzi. Mój promotor, to pani Maria, pani profesor Maria Booker, gdzie jak jest McDonald's, ona po raz pierwszy była w Krakowie, zauważyła, że ale Kraków zabraniamy, jeszcze, żeby tam normalnie poszło życie. No dobrze, ja przepraszam, po angielsku to powiem. Kraków still belongs to the Krakowians, jak ona tu była. Mówiła, że natomiast w Pradze, jak jesteś w centrum, to nie czujesz się tego, że Praga nadal wtedy w nocy, jest no, dla tych, którzy mieszkają, tam mieszkają. W nocy jest Kraków, Krakowie to dla mnie. Ja tym się cieszę, że oczywiście dziękuję Kraków bardzo, jest to bardzo ważnym proszę miastem, ostatnie, szczególnie z tego ostatnia historii, refleksja z dziedzictwa. Jak ja miałem 24 lat, jak po raz pierwszy byłem w Krakowie,
I też po raz pierwszy zapuściłem brodę i zakochałem się w Wyspiańskim, to ja stałem obok niego, zaprosiłem piękną dziewczynę, która razem ze mną była na studiach językowych tutaj w Krakowie, aby stanąć obok mnie, żebyśmy jak małżeństwo Wyspiańskich pozowali. I zrobili zdjęcie. Zakochałem się w Kraków i właśnie w Kraków Wyspiańskiego. Ale jak dalej na tym patrzyłem, to zauważyłem, że Kraków jest żywym miastem. I jeżeli ta historia Krakowa tylko jest historia narodowa, to jest problem, bo to jest tylko jedna historia. I oczywiście, to muszę też powiedzieć, że jak ja byłem na studiach, to wszystkie te badania były o tożsamości narodowej, o jak stał się takie poczucie narodowe. I dla mnie ważne było też, że to nie tylko takie tożsamości są ważne w mieście. Poza tym to są na przykład poczucie tożsamości. No wręcz nasunął mi pan taką myśl, że może Kraków miejskie. Się zdobyć na i to nie tylko musi być turystyki. Polskie. Właśnie takiej, a więc jak jestem w Krakowie i widzę, że Krakowa, są food trucki, czy jest Puchar Świata rowerzystów, ale właśnie tak, czy coś takiego, czy są różne takie inne rzeczy, to pokazuje mi, że miasto może być i tak, i tak. A nie tylko, żeby ci turyści i nie musi być tylko i wyłącznie zwiedzać to wszystko. Tak jak pan uważa znany. Z zewnątrz. Dziękuję. Może teraz na to tyle. Myślę, że to jest taki zaskakujący wspomniał o wartości naszej izolacji. Goście, bo dzisiaj Kraków jest daleka, bardzo otwarty, bardzo tłaczny, kolorowy. I jak potrzebujemy się proszę powiedzieć, zbliżyć, jakie są niebezpieczeństwa takiej otwartości, jakie są pozytywy izolacji. Potrzebna jest nam ciągle świeża woda, żebyśmy siłę. To robić. Pewne podobieństwa Kyoto, myślę, że zakończmy Krakowa, tym poczuciem, taką refleksją nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję to są bardzo różne miasta, Państwu za głosy, Państwu za uwagę. Rzeczywiście Kyoto nie było zapraszamy do patio na pierwsze piętro na przerwę obiadową i spotykamy się w sali pod kruki o 15:30. Aby życia, porozmawiać o Krakowie w literaturze. Ludzka, bardzo dziękuję. Czymś innym, z powodu innych przyczyn zniszczono. I w tej chwili takie środowisko umysłowo-kulturalne to gdzieś tam w powietrzu, wirtualnie istnieje. Wiem, że są rdzenni, bardzo czyści Kiotojczycy, śmietanka, ale to nie widać po prostu. Jak jedziemy tam, to nie widać. Też napisałem taką raptem taki tekst, który może brzmieć trochę jako rada, trochę jako testament człowieka, który znał to miasto. Jest tak, Kraków nie musi aspirować, pretendować do uniwersalności. Jego walor widzę w jego głębokości. To studnia. Studnia jest ograniczona swoim ocembrowaniem, za to może być głęboka. Kraków jest hermetyczny i ezoteryczny, jest trudny. Też prawda, tak myślimy w podobny sposób. I tak jest dobrze. Lepsza jest hermetyczna głębia, aniżeli płytka uniwersalność. Kraków jest hermetyczną, głęboką studnią, ale w studni musi być woda. Pusta studnia? Nie bardzo. Jako ruina tak, jako obiekt archeologii tak, ale mam na myśli żywą studnię. Woda musi być zawsze świeża, żeby móc ją czerpać i pić. Wodę tę stanowią ludzie.
ludzie, którzy żyją w organicznym związku z ocembrowaniem. Specjalnie nie używam słowa mieszkańcy. Ludzie, którzy żyją w organicznym związku z tym ocembrowaniem, powtórzę, to znaczy z murami Krakowa, jego zabytkami i instytucjami. Instytucje to oczywiście uniwersytety, ośrodki kulturalne, klasztory, muzea, kościoły, kawiarnie, o których mowa była. Będąc wodą w studni, ci ludzie powinni znać ocembrowanie jak najdokładniej, a także powinni być dobrymi tłumaczami Krakowa. Tłumacze otwarci na inne języki otwierają Kraków, bowiem podróżnym, niewtajemniczonym przybyszom nie jest tak łatwo przeniknąć jego stare i szacowne ocembrowanie. To miasto, zwłaszcza jego centrum, Starówka, jako skondensowane skupisko zabytków, jako całość, takie cacko, wytwarza specyficzny nastrój. Umilamy więc sobie chętnie czas w tej urzekającej scenerii, jak z filmu, smakując atmosferę, biesiadując pod parasolami w podwórkach na plantach. Jest to wspaniałe miasto kawiarnia, a czasem znakomite miasto pub. Natomiast zastanawiam się, czy jaki procent tych zwiedzających 10 ponoć rocznie milionów przedostaje się przez to ocembrowanie do środka, do wody. Ilu z nich odbywa poważną rozmowę z miastem? Tworzące je zabytki materialne, Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice, tutaj trochę narażam się. Absolutnie oczywistą siłą nie emanują jako dzieła sztuki. Mogę przykłady dać, jak chcemy, Duomo Mediolański, czy tam Łuk Triumfalny, różne są. Takie absolutna wartość. Już nie mówiąc, przepraszam, ani nie są łatwo czytelne jako teksty. Kraków jako teksty, tak jak już powiedziałem, bardzo trudne. Już nie mówiąc o zabytkach bardziej duchowych, takich jak akademie, muzea czy biblioteki. Ktoś musi je uczytelnić, jeśli chcemy, aby miało miejsce istotne spotkanie między miastem a zwiedzającym go. Ludzie żyjący w organicznym związku z murami Krakowa, jak woda w studni, to naprawdę to oni decydują o wartości miasta. Woda musi utrzymywać odpowiedni poziom. W tej wodzie powinien być nieustanny ruch umysłu. Woda w studni, choć starej i głębokiej, powinna być ciągle świeża. Świeżość tę gwarantuje konsekwentne wychowanie młodszych pokoleń, otwartość, nieco paradoksalnie, na innych, na obcych. Zabytki są oczywiście ważne, lecz ważniejsze są ludzie. Czy mam jeszcze, powiedzmy, 3-4 minutki? Panie Łukaszu. Tak? Tutaj przechodzę do zagadnienia trudniejszego, mianowicie dziedzictwo, czy ochrona dziedzictwa. Ostatnio zacząłem otwarcie deklarować, że nie zawsze aprobuję rejestracji jakiegoś obszaru czy zabytku na listę UNESCO Światowego Dziedzictwa, czy to kulturalnego, czy naturalnego. W kilku bowiem przypadkach byłem świadkiem ewidentnego pogorszenia się stanu obiektu, jeśli nie nawet zanik najważniejszych jego wartości po jego wpisaniu na listę dziedzictwa. Czasem, jeśli świat nie wie, że gdzieś coś wartościowego istnieje, to lepiej, bo je chroni od degradacji zapomnienie czy brak informacji o nim, że już nie można wyszukiwarką Google, prawda, dotrzeć do tego.
Takim przykładem jest łańcuch gór o nazwie X, nawet nie podaje nazwy, w północnej części wyspy Honshu, Japonii. Łańcuch górski ten ma starodawną nazwę, ale jej nie zna nawet 1 promil obywateli japońskich. Jest to właściwie kompletnie nieznany obszar, mimo że obejmuje on powierzchnię, która zmieściłaby w sobie spokojnie 3 Tatry całe, czyli słowackie i polskie razem. Jest tylko próżnią w wiedzy przeciętnego Japończyka. Jest to prawie cud, że w tym doszczętnie wyeksploatowanym kraju istnieje jeszcze taka biała plama. A to bardzo dobrze, bowiem jeśli ktoś mnie pyta, jakie góry w Japonii najbardziej lubię z tych, co przemierzałem własnymi nogami, to zawsze odpowiadam, że właśnie to pasmo gór X. Są to wspaniałe góry o szczytach ponad 2000 metrów, otoczone dzikimi puszczami, trudno dostępne, ale bogate życiodajne, przez 2/3 roku pokryte śniegiem, z długimi podejściami, bez żadnych wyciągów czy kolejek linowych. W Japonii. Ale najlepsza ochrona dla tych moich ukochanych gór to niewiedza, zapomnienie przez ludzi, ich nieobecność w ludzkiej świadomości. Oby tak trwało dalej. Góry X istnieją, są namacalne, ale nie istnieją w świadomości ludzi. W Japonii być nieznanym to dziś wartość. I na koniec jeden akapit tylko. Ale oczywiście nie chciałbym tak pesymistycznie albo tak bardzo cynicznie skończyć moją wypowiedź. Jest taki złoty środek, który właśnie w marcu zwiedziłem. To się nazywa Koyasan. Chcąc je pokazać znajomej Polce. Koyasan to kompleks klasztorów i świątyń szkoły Shingon, należący do ezoterycznego buddyzmu Vajrayana. Jest to miasto zbudowane na początku IX wieku wysoko w górach na półwyspie Ki archipelagu japońskiego, 800 do 1000 metrów. Jest tam w najgłębszym miejscu rozległy cmentarz w lesie olbrzymich, omszałych drzew kryptomerii, a on zarazem stanowi 4-kilometrową drogę pielgrzymską, prowadzącą do mauzoleum założyciela tejże szkoły. Przestrzeń o niesamowitej sile, istny mistyczny sanktuarium. Otóż przed wjazdem tam chciałem zobaczyć plan, układ tego cienistego cmentarzu lasu i szukałem go na mapie Google. Co się jednak okazało? Tam, gdzie ma być to sanktuarium, jest tylko biała plama. Nie ma żadnych znaków ani rysunków. Czyli musiał to ktoś przemyśleć i nie pozwolili, żeby mapa Google pokazała tego, obnażyła. Prawie pustka, prawie jak baza wojskowa na mapie. Podoba mi się. I miasteczku Koyasan, pomimo faktu jego wpisu na listę UNESCO, i pomimo otwarcia się na globalną turystykę, rzeczywiście udało się uniknąć losu degradacji. Dziękuję bardzo. Czy to jest możliwe jeszcze w Krakowie? Kiedyś ział pustką Kazimierz, ale już dzisiaj konsumujemy po prostu sukces odkrycia tego miejsca. Czy Państwo chcieliby się włączyć do dyskusji, podzielić swoimi wrażeniami, opiniami? Bardzo proszę. Jestem pod wrażeniem przede wszystkim wystąpienia naszego gościa z Japonii, bo zwłaszcza tych ostatnich refleksji, ponieważ dotykają mojego niepokoju, jaki mam w stosunku do Krakowa. Właśnie z tego względu, bo dzieje się rzecz taka właśnie paradoksalna.
gdzie sukces może się w katastrofę zmienić. To znaczy trzeba, może wyrażam to niezbyt sprawnie, ale trzeba, pan Krzysztof Krzyżewski też o tym trochę wspomniał, zachować autentyczność, nie udawać i nie dążyć do tego, żeby Kraków stał się jakąś wielką, niesamowitą metropolią. Żeby ciągle gdzieś dążył i zmieniał swoje oblicze, szukając wzorców gdzieś tam daleko, albo właśnie autentyczność i wydobywanie tego, co jest niepowtarzalne. Pytanie tylko takie, czy nie jest za późno? Dziękuję. Bardzo proszę, jeszcze pan. Bardzo dziękuję panu Czyżewskiemu za ten głos z Polski. Uderzyło mnie w ramach państwa rozmowy, jak bardzo to miasto, chyba nawet bardziej niż inne polskie miasta, jest miastem skonstruowanym. To myśmy się tutaj, ja dość dobrze znam historię swojego miasta, ale dopiero parę lat temu dowiedziałem się, że kształt tego miasta został osiągnięty dzięki Szyszko-Bohuszowi w latach 20. I to było też bardzo ważne w poprzedniej rozmowie, że byśmy nie rozmawiali o twórczości, tylko je tworzyli. A to miasto nie od jakby, jest rzeczywiście wysiłkiem świadomej konstrukcji. Od Dietl, żeby nie sięgać, no, nie sięgać do Kazimierza Wielkiego, to wystarczy sięgnąć do Dietla i innych prezydentów, którzy świadomie tworzyli to miasto. Ta historia z Wyspiańskim jest urocza i artyści, którzy tworzyli to miasto. I potem Stalin, który tworzył to miasto, to też fajnie, że został przypomniany, że modernizacja przyjechała do Krakowa w odróżnieniu od Podgórza dopiero po wojnie. I to jest bardzo smutne, bo to, co jest tym efektem, który oszczędził Kraków, o którym mówił profesor Puchla, czyli to, że wszystko jest prywatne i Kraków jest ostatnim miejscem w Polsce, które zostało wyremontowane. Gdańsk, Długa w Gdańsku była już w 2002 zrobiona, a ponieważ to jest wszystko prywatne, to tak nie jest. Więc to jest w tym momencie przekleństwem. Natomiast to jest dość uderzające, że to, co jest bardzo krzywdzącego, to jest sposób, w jaki opowiadamy sobie historię w Polsce. I to PRL miał jeden sukces niewątpliwy, czyli zhomogenizowany. Dlatego ta historia pana była tak ważna. Natomiast jeśli jest jakaś fajna historia Krakowa, to chyba taka, że to jest miasto świadomie stworzone wysiłkiem jego mieszkańców. I nie ma powodu, a są pieniądze. W końcu są pieniądze i w końcu jest wolność, która ma sens tylko polityczny. Żeby jednak mimo wszystko wyjść poza ramy naszych instytucji fundowanych przez państwo i spróbować jakoś pomyśleć wspólnie z kolegą z bramy obok, jak to można zrobić razem, bo jeśli nie, to myślę, że z zupełnie innych powodów to miasto będzie dalej cieszyło się hipsterskim sukcesem. Dziękuję bardzo. Pani ambasador. Jestem z tego mitycznego miasta Bratysława, które tuż dogoni Wiedeń i tak dalej, ale ja tutaj parę lat temu wygłosiłam taką obrazoburczą wymowę o tym, że jesteśmy pogrzebani pod pamiątkami, tak? A analiza w moim Instytucie dla Polityki Kulturalnej pokazała, że na Słowacji wydajemy na kulturę dzisiejszą, niniejszą 4% ze wszystkich finansów, które są deklarowane dla kultury. Jesteśmy generacją, która stara się, a dobrze, ochronić pamięć właśnie po naszych przodkach. Ale jesteśmy strasznie ciekawi świata. Wszyscy chcemy podróżować, wszyscy chcemy coś widzieć, coś innego, przemieszczać się,
A mnie się wydaje, że właściwie i traktujemy nasze własne miasta, w których żyjemy, tak powierzchownie, tak jak odwiedzamy te inne miasta. Tylko zaliczamy, a nie przeżywamy tych miast. Dlatego jestem szczęśliwa, że słyszę tą dyskusję, dlatego że walczymy i na Słowacji, która właśnie nie była zniszczona i każda wioska ma gotyczny kościół, albo jak nie gotyczny, no tak drewniany. Każde miasto ma jest średniowieczne. No, kościoły, no XI wiek, albo coś takiego, naprawdę. Ale nie wiemy właśnie, jak tym zarządzać. I walczymy z ludźmi, którzy mówią, no potrzebna jest nas jedna turystyka kulturalna. Ale właśnie co zrobić z tą turystyką kulturalną, jak nią zarządzać, żeby nie stało się to, co się stało z Bardziejowem albo z Lewoczą, tymi średniowiecznymi, fantastycznymi spiskimi miastami, których środki są puste od ludzi, gdzie przemieszczają się tylko turyści, gdzie jest McDonald's, tak? Też gdzieś tam skryty za w jakimś średniowiecznym budynku, ale właściwie zabraniamy, żeby tam normalnie poszło życie, które by przyniosło życie do tych miast. Muszę powiedzieć, że jako człowiek, który przynajmniej 4 razy w roku jestem tutaj, ja unikam chodzenia po Krakowie przez dzień, a chodzę po Krakowie w nocy. Wtedy w nocy, a to nawiązuje do pana Tokimasa, w nocy jest Kraków Krakowiem dla mnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To bardzo proszę jeszcze ostatnia refleksja. Ja mam taką refleksję do pana profesora z Japonii. Więc to, te wspaniałe pana porównania do tego centrum, które jest wodą i ono nie może zniknąć. Bez tego ta cembrowina będzie niczym po prostu. Ja jak gdyby... To są cudowne dla mnie stwierdzenia, ponieważ ja tak staram się zwiedzać inne kraje. Mam taką możliwość, żeby je zwiedzać właśnie od środka, na zasadzie prywatnych wyjazdów i wtedy mieszkając u kogoś, mogę się z nim porozumieć. Mogę sprawdzić, jak on sortuje śmieci, gdzie idzie do sklepu, gdzie jest jego jakieś ulubione miejsce. Idę z nim do kościoła, gdzieś do jego ulubionego takiego miejsca. I to jest dla mnie osobiście właśnie możliwość zwiedzania świata. Nie jeżdżę z jakimiś wycieczkami, bo samo obejrzenie zabytków, to co pan używa określenie zaliczanie, jest dla mnie czymś takim jak przeglądanie folderu albo filmu w telewizji. Wszystko można obejrzeć. Oczywiście wszystko ma też swój zapach, swój klimat, jest to troszkę inaczej. Ale no, wręcz nasunął mi pan taką myśl, że może Kraków mógłby się zdobyć na inny rodzaj turystyki, właśnie takiej, gdzie chętni mieszkańcy Krakowa w jakiś sposób przyjmowaliby turystów, ale właśnie tak, żeby wiązać ich z ich codziennymi jakimiś przeżyciami, a nie tylko, żeby ci turyści mogli zwiedzać to wszystko tak, jak pan uważa, z zewnątrz. Dziękuję. Myślę, że to jest zaskakująca konkluzja tej naszej rozmowy. Goście z bardzo daleka pokazali nam, jak my jesteśmy bardzo daleko od naszego miasta i jak potrzebujemy się do niego zbliżyć, zżyć na nowo i że do tego wszystkiego potrzebna jest nam ciągle świeża woda, żebyśmy mieli siłę to robić. Myślę, że zakończmy tym poczuciem, taką refleksją, nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję
wszystkim Państwu za głosy, Państwu za uwagę. Zapraszamy do patio na pierwsze piętro na przerwę obiadową i spotykamy się w sali pod kruki o 15:30, aby porozmawiać o Krakowie w literaturze. Bardzo dziękuję.